Okej, plik się utworzył, nagrywa się. Także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Need for Speed Porsche. Ciśniemy dalej Factory Driver. Jestem po dosyć ciężkim challenge'u z podwójną 360. Co widzieliście, troszeczkę się powkurzałem, że mi nie wychodziło, ale udało się. No i teraz mamy kolejny challenge. Od Dietera. We need to demo a new 996 for an important customer. Push the car hard, stroke the canyons. Be fast, but make sure you don't scratch her. Follow the arrows and you won't get lost. Aslo, pay attention to where you are going, because if you have to be restarted, you might not be set in the right direction. And it may not be a successful demo. Dobra, mapa. Czyli jedziemy sobie tu, tutaj, tutaj. Możemy sobie albo pojechać prosto, albo tu. Znaczy nie, no bo i tak będziemy mieli strzałki, nie? Więc ten, tylko właśnie... Trzeba będzie mieć na uwadze pewnie ruch uliczny. Tak mi się wydaje. To muszę jakieś dwóch kierowców rajdowych tam siedzi w tym aucie. Znowu mamy 4 minuty tylko. O, jest ruch uliczny. Jest bardzo niedobrze. I nie możemy zarysować auta. Normalnie Need for Speed Most Wanted teraz, nie? Uźwa. Idę tutaj w tą. O, cholera. To jeden też panowie policaje. Po tutaj po lekku. Nie przesadzać z gazem, bo... No, jak na razie 0% uszkodzeń. Dobrze jest. Tutaj hamowanko, przed tym, żeby nie wjechać w jakiś murek. No nie, nie ma jakiegoś takiego srogiego ruchu ulicznego jak w obecnych grach wyścigowych, ale i tak jest strach po prostu, że w kogoś przywalisz. Ja na przykład w Undergroundzie 1 to co chwilę wpieprzałem się w białe furgonetki na skrzyżowanie, no po prostu... Tutaj, tutaj, czekajcie. Się trochę pogubiłem. Jeszcze 2 minuty, niecałe. Znowu policja. Ale tym razem wpakowali się w murek. Zupełnie tak jak ja z moim kumplem w Forza Horizon 5. Mamy tak samo. Dlatego staramy się zawsze brać takie samochody, które mają napęd na 4 buty. I coś, co nie ma tylu koni, nie? Coś, co jest w miarę do opanowania. Jedno z takich fajniejszych samochodów to była jak na razie ta Mazda MX-5, ta nowa Miata. Fajnie hamuje, fajnie to skręca. Nie, naprawdę, w prowadzeniu to jest świetne auto. Trzy minuty 20, dobra, może uda się dojechać. Jak na razie fury nie rozwaliliśmy, także jest naprawdę dobrze.
O, prawie. Tym przywalił dupą o ten. O murek. A, proszę. 3 minuty 42 fura dostarczona. That was unsatisfied customer. Well done. Kolejny usytasy customer. Tak się dostarcza samochody w Porsche. Nie na lafecie, tylko po prostu przyjeżdża tutaj gość, kurde, z Porsche. O, 944? S2. Daisuba. You have been with us a while now, and it's time to see if you are ready to be a full-flagged test driver. We have set up the standard test driver testing course of you. It's what we use to grade all of our test drivers. Complete the course in the time limit to earn your promotion. And one more thing. The weather might not be perfect out there. Good luck. Czyli, że będzie deszczowo. Zapewne mapa. Autobana? Autobana. No tak. To na autobanie tak jest. Team Profiles. Nie wiem, czy to wam czytałem. Nie, no bo w sumie zaczęliśmy ten, ale to kiedyś po prostu sobie obejrzymy tych wszystkich kierowców. Settings, Team Profiles. Właśnie nie wiem, czy umie podejrzeć swoją tam, ale pewnie nie. Da. Także będzie padał dach. Wiadomo. Cabrio musi być zawarte. Dach musi być zamknięty. No i słuchajcie, od tego zależy teraz mój awans, nie? Także muszę pojechać perfekcyjnie. A 944 jest nawet takie w prowadzeniu dosyć spoko, no bo silnik, kurde, z przodu. Trzeba po prostu tylko tak na spokojnie sobie to brać, zrzucać biegi. O kurde, dobra. O! A, kuźwa. Dobra. Tu już stracę na tym sporo czasu, gadam. Nie wiem, czy jest już godzina 16, ale... Właśnie chyba mi już ten kumpel zaczyna pisać. No, już minuta, także nie. Nie dostanę awansu. Jep, jeszcze kara sekundowa, no właśnie, za potracenie pałka. Także nie, tu trzeba sobie jechać po lekku po prostu, nie? Moment, tylko pozwólcie, że zerknę na ten. Dobra, mój kumpel już grał we Forza, jak co, dobra. Piszę mu tylko, że ja tak po 16 na Forza biję. Looks like you need a bit more practice before I give you a promotion. Dobra. Moment. Dobra, lecimy. 3, 2, 1, go! A może właśnie to światło zaburzają aerodynamikę? Może ja właśnie powinienem wyłączyć? O, ciulda. Zabrałem mostu. Przynajmniej tutaj widać, że postać zmienia biegi, a w Forzie Horizon, jak ma się na manuala, to nie widać, żeby postać sięgała tam drążka zmiany biegu. Na łopatkach to na przykład widać, że zmienia, ale... On właśnie nie sięga do manuala, nie? Jakieś tutaj na spokojnie.
Ja muszę tylko zobaczyć, czekajcie, jeden słupek to jest ile kara? Ile sekund kary? Dobra, race again. 3, 2, 1, go! No, dobra. Nie, no to już... Nie, to jest za dużo czasu. Kosztuje. 3, 2, 1, go! Nie cierpię właśnie tych testów też. Już dwa pachołki potrąciłem, także to już nic z tego. Już 59, no także nie. Chyba 3 sekundy to jest potrącenie pachołka. 3, 2, 1, go! Za bardzo. No, trochę brakło. Trochę brakło. Sekundy, nie? Ale już lepiej. Tylko, że tam na którymś tym pachołku mnie zarzuciło, nie? Gdyby nie to, to... 3, 2, 1, go! Jedynka, dobra. Jedziemy. To by właśnie był ten pachołek. Tak po lekku. Nie starać się hamować tak gwałtownie. Tylko sobie zahamować i po prostu brać sobie ten, nie? To właśnie tutaj jest taka ciasnota była właśnie, więc... No i perfekcja. 57 sekund. Udało się. Congratulations on your earned promotion to test driver. Yeah! Dobra, dostałem awans. A wraz z każdym awansem się dostaje jakieś auto bonusowe, więc przypuszczam, że dostanę Carrera 2.7 w tym fajnym malowaniu. Zobaczymy. Don. Dej Suba, you have performance suitably well in your previous position as a junior test driver. Now it's time for you to undertake new the exciting challenges with the Porsche test team. Congratulations on your promotion to test driver. You have been given to use of a custom painted 1973, yeah? Dobrze czytam?
911 Carrera RS Company car out of recognition of your excellent performance. You've done well so far, but now things are going to become more difficult. I'm sure you can rise to this challenge. Don. Daisuba, title test driver. Dobra. No i takie malowańsko. Accept. Dobra, co my tutaj mamy? Daisuba. There's a customer in town who came out to pick up your car from the Porsche exclusive program. He came out a day early and is on a tight schedule. Nie wiem, jak się to czyta. You have to get this car to him as soon as possible and get it... No, żeby go dostarczyć bez zarysowania. Dobra, mapa. Okej. Okay. Będzie jakaś górska sceneria. Czekajcie, cofnijmy się tylko do Evolution. Do garażu i zdaje się, że tutaj właśnie będę miał tę fajną 2.7 właśnie z tym. Carrera RS. To była jakaś chyba osobna klasa. Aha, tutaj. Golden Era Class 2. No i właśnie i mam ją. Ten. Nawet cena jest taka dosyć w porze. Z tym, że chyba do takich zwykłych wyścigów nie będę ją mógł użyć. Wydaje mi się, że będę ją mógł na przykład użyć podczas właśnie tych eventów. Chyba, właśnie nie wiem. Kiedyś będę to musiał właśnie zobaczyć. Dobra, tymczasem dajemy nadal Factory Driver i ciśniemy. Dobra, także to już znamy treść tego. Don. I jazda. Jazda techna. One, go! To jakaś Dacia? Albo coś? Nie wiem. Race again. 3, 2, 1, go! Policja. No... Ty ciulu, jak jeździsz? Three, two, one, go! Ten radiowóz mnie tu niepokoi.
Nie, ale ta muza, kurde, nadaje takiego klimatu tej grze. Jeszcze jak są te wstawki filmowe akurat, nie? O kurwa. Jakoś go wyminąłem. Gra mi skraszowała. Znaczy się... Wywaliło mnie do pulpitu. O, i teraz będę miał masakryczne spadki klatek, dobra. A może właśnie... W tym jest sposób, czekajcie. Wiem, że się tego nie będzie dało oglądać. Ale spróbujemy, słuchajcie. Pojechać z mniejszą ilością klat. O nie, Jezu, to wygląda fatalnie. Nie wiem, co jest powodem tego, że... O kurde. No i właśnie to jest powód, dla którego ja nie mogę wychodzić do pulpitu podczas gry w Need for Speed Porsche. Ale też nie wiem, dlaczego właśnie takie crashe mają miejsce. No wszystkie jakieś takie... zbędne programy powyłączałem. Staram się dojechać do mety. No i właśnie. Musiał mi tutaj wyjechać, nie? Nie, także nie, jednak płynność musi być, bo... A, i tu go mam dostarczyć w to miejsce, dobra. No gdyby nie to auto, to by się udało, no ale... I'm disappointed in you. Zawiodłem się na tobie, dobra. Czekajcie, a drugi wyścig właśnie? Czy będzie nadal taki pokaz klatek, czy... No widać, że nie chodzi za płynnie, czekajcie, to w takim razie będę zmuszony zrobić resztę gry. O właśnie, już nawet samo menu chodzi dosyć ciężko. Nie wiem, co jest powodem, bo tak, nie mam tutaj włączonych żadnych programów. Mam włączony Discord, może tam Nvidia wyłącza, nie wiem. Ogólnie staram się wszystkie takie zbędne programy wyłączać podczas gry. Jeszcze, słuchajcie, zanim ten, to może delikatnie się jednak przesunę jeszcze w prawo. Bo odnoszę wrażenie, że podczas gry w Need for Speed Porsche to troszeczkę ta kamerka jednak nachodzi na ten radar, no ale... Teraz wszystko już powinno być płynnie. Właśnie nie mogę po prostu wychodzić do pulpitu podczas gdy gram w Need for Speed Porsche, bo później są takie właśnie spadki klatek, nie? A żeby w ogóle móc uruchomić tą grę w rozdzielczości 4K, to trzeba mieć do tego też taki program, który się nazywa N-Glide chyba. I w nim się ustawia właśnie w jakiej ilości klatek chyba to chcemy mieć i ten. Ja wam to później pokażę, najwyżej pod koniec odcinka, bo jest to coś, o czym też nie wspominałem nigdy. Ostatnio właśnie sporo ludzi też w komentarzach mnie pyta właśnie skąd mam grę, bo skąd można ją pobrać i tak dalej, nie? Bo mój problem z Need for Speed Porsche polega właśnie na tym, że ja mam oryginał pudełkowy, ale nie jestem go w stanie zainstalować. Jeżeli miałbym też jakieś pobrane Need for Speed Porsche gdzieś tam z internetu, a byłaby instalka, też nie byłbym w stanie tego zainstalować. Dlatego, że normalnie jest obraz płyty, dajmy na to, czy coś, albo tam jakieś ISO, albo po prostu jest instalka, nie? Instaluję grę, pojawia się okienko, klikam install i chuj. I dalej nie dzieje się nic. Kompletnie. Nie będzie się działo nic do usranej śmierci. Nie jestem po prostu w stanie tej gry zainstalować. I gdzieś... A że ponieważ bardzo na tej grze mi zależało, żeby sobie ją móc ograć, poszukałem gdzieś tam po prostu po YouTubach i ktoś po prostu wstawił link do gotowca, w sensie gotowca mam na myśli poprzez, kiedy ja mówię gotowiec, to mam na myśli to, że nie ma żadnej instalki, tylko to jest po prostu gra na zasadzie wypakuj i graj.
czyli po prostu gdzieś tam wraże spakowane. No i ktoś miał akurat na dysku Google taką kopię właśnie Need for Speed. Mogłem sobie ją pobrać, wszystko elegancko działało. No i później pozostała jeszcze tylko kwestia tego, aby uruchomić tą grę w 4K, nie? Bo ją się tam maksymalnie, nie pamiętam w jakiej rozdzielczości dało uruchomić, ale na pewno nie w 4K, nie w 1900. Dlatego trzeba sobie po prostu jeszcze z zewnątrz pobrać taki programik, który się nazywa Nglide. I w nim się tam właśnie wszystko ustawia później, nie? Jako rozdzielczość, odświeżanie, tam FalSync chyba, takie tam sprawy, nie? Tak jak mówię, ja wam to na zakończenie odcinka później pokażę, a nagrywam odcinek 25 minut. Na szczęście Boxer jest takim samochodem, który prowadzi się bardzo przewidywalnie, więc... Teraz, żeby mi tutaj nic nie wyjechało. Yeah! You definitely know how to keep the customer happy. Good job. No, to co, myślę, że jeszcze jeden challenge. Właśnie nie wiem dlaczego, ale też podczas gdy włączę Need for Speed Porsche, gasi mi się klawiatura numeryczna z jakiegoś powodu. Dobra, co my tu mamy? We need you to test out some of the adjustments I've made to the four-wheel drive system on the new Carrera 4. We have set up a run in the Alps. Be careful, troll. The fresh snows make for excellent testing conditions, but can be very slippery. Klaus. Dobra, a nie zobaczyłem sobie mapę. Czekaj, to było to? Tak. Alpy, dobra, Donę. To jeszcze przejedziemy ten jeden challenge. Czasu zostało niewiele, ale może się uda. O kurde. Ale to ryczy. 3, 2, 1, go! Ja tylko mam nadzieję, że tu nie ma ruchu ulicznego, nie? I chyba muszę po prostu dotrzeć na czas. Nie mówił nic gość o tym, że nie mogę go uszkodzić albo coś. Jak na ten moment prowadzi się całkiem okej. Na śniegu. Normalnie hamuje, normalnie ten. Ja odnoszę wrażenie, że to auto chce mnie zabić. Pięknie. Sekundy. Jeszcze ten i... It looks like the traction control system works better than expected. Że działa lepiej niż się spodziewał. Dobra. Działa w pyta. Dobra, słuchajcie. Także myślę, że kolejny challenge zostawimy sobie już na kolejny odcinek. Jeszcze w ramach tego odcinka pokażę wam właśnie ten programik. Klaus is working on a project in the warehouse in Zone Industrial and needs some parts. Can you run this out to him? He needs them as soon as possible. After you drop them off, get back here immediately to receive your next assignments. Be forewarned, getting restarted facing the right direction in this. A segment can be a problem. Wiem, że ten mój angielski to jest słaby. Ale dobra, to jest ta strefa indywidualna. Czyli jedziemy tak, zawracamy się i tutaj, dobra.
ale to sobie zostawimy, słuchajcie, już na kolejny odcinek. A teraz w ramach tego odcinka pokażę wam jeszcze właśnie programik, który nazywa się właśnie N-Glide Configurator. Ja może linka do niego też zarzucę już w ramach tego odcinka. No i tak, ściągacie sobie coś takiego. A może czekajcie, przełączę się tylko na czat momencik, poszukam go na przeglądarce, czy ja gdzieś mam ten... stare gry komputerowe? Nie, musiałbym poszukać Need for Speed. Gdzie ja mam Need for Speed? Tutaj jest. Need for Speed Porsche. No właśnie, tu jest ten filmik z YouTube'a, ale... No właśnie, żądany plik już nie istnieje, nie można znaleźć strony i tak dalej, czyli już ten... Tu jest jakiś link z Reddita. Kurde, nie pamiętam teraz, gdzie był do tego link. Ale chyba wydaje mi się, że to było to. To jest, słuchajcie, chyba oficjalna stronka zeussoftware.com, skąd możecie sobie właśnie pobrać taki program jak N-Glide. No i generalnie sprawia to, że wszystkie jakieś takie stare gierki możecie uruchomić sobie po prostu w wyższych rozdzielczościach, nie? Po prostu. I to się chyba pobiera na jakąś konkretną gierkę. Czekajcie. Albo z jakimi grami to jest kompatybilne? Need for Speed Porsche Unleashed Playable, tak? Że jest grywalne. A, że po prostu musicie wypakować pliki chyba tego programu do folderu z grą i później uruchomić po prostu plik, który nazywa się NFS5 Reg, nie? Żeby po prostu wpisy w rejestrze wam zamieniło. Tu jest jeszcze kolejny link z problemem, także tam to jest to, o czym już mówiłem w którymś z pierwszych odcinków tej serii, że generalnie na Monte Carlo jest taki problem, że jeżeli sobie ustawicie światła na projected albo coś tam było takiego, to właśnie te tekstury są białe. Ja to nawet pokazywałem, nie? O co z tym chodziło. Vertex i projected się tam ustawiało. Ja właśnie na którymś tych ustawieniu świateł właśnie tak właśnie Monte Carlo wygląda, nie? No, coś takiego. A, tutaj już Porsche Ferdinand, no. Także dobra, ja słuchajcie, być może ten link wam też zarzucę, to... Pozarzucam wam po prostu te linki do tego N-Glide'a w tym odcinku. Dodam po prostu w tytule tego filmiku, że tam N-Glide coś tam, nie? Też jeszcze, że Need for Speed Porsche, oprócz tego, że to jest jakiś konkretny odcinek, to po prostu jeszcze dodam, że N-Glide Download, czy coś link, nie? No i dobra, no i sam programik. Prezentuje się to w taki sposób, czyli tu sobie z tego wybieracie automatyczne, direct, albo używacie bibliotek Vulkana. Wybieracie sobie rozdzielczość, możecie nawet 7600, nie? Także nie wiem, ile to jest K. 8K? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, ja mam monitor w rozdzielczości 3840x2160. Tutaj nie wiem, o co z tym za bardzo chodzi. Aspect ratio, ja zostawiam ten domyślny. Odświeżanie sobie możemy ustawić. Mój monitor ma 144 Hz. No, domyślnie 120, ale mogę go podkręcić do 144, także ja tam wybrałem sobie tę najwyższą wartość. Synchronizacja włączona, nie? Pionowa gamę. Możemy sobie nawet ten albo 3DFX logo, podczas gdy uruchamiamy grę. Dajmy Apply. OK, Exit. A nawet jest tam link do oficjalnej strony. Czyli w momencie, w którym ja teraz uruchomię Need for Speed Porsche, będzie logo tego programu, nie? To sobie też możemy to w ten programik... O, 3DFX, nie? No i teraz normalnie nam się już gra zaczyna uruchamiać. Także jeżeli będzie was to logo denerwowało, to możemy sobie też w tym programie wyłączyć, nie? Także... Tak. Właśnie się to prezentuje. N-Glide Configurator i... Dobra. Off. Apply. I tu jest oficjalna... No tak, Zeus Downloader, dobra. Zeus Software.com, tak się na stronka nazywa.
Także dobra, ja wam te linki po prostu też w opisie, jeżeli oczywiście nie zapomnę, to w opisie filmu wam zarzucę. Tymczasem, słuchajcie, z mojej strony to by było na tyle. Także dzięki za oglądanie odcinka. Ja, słuchajcie, podczas tego live'a teraz jeszcze znikam na Forza Horizon, także będę musiał podłączyć kierownicę, tutaj wszystko, więc zrobimy sobie przerwę. A z widzami YouTube'owymi się już żegnam, także łapa do góry, sub, dzwonek. Zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście pod spodem. No i no, wbijajcie na live'y na Twitchu i tak dalej, i tak dalej. Obserwujcie moje sociale, żebyście wiedzieli co, kiedy i jak. Na razie, trzymajcie się.